Szanowni Państwo, kończymy dzisiaj kolejny wyjazd regionalny Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym razem wybraliśmy się do województwa lubuskiego. Byliśmy po kolei w Międzyrzeczu, Gorzowie Wielkopolskim, Słubicach, Frankfurcie nad Odrą, w Zielonej Górze, w Żaganiu oraz we Wschowie. Teraz jesteśmy we Wschowie i tutaj kończymy nasze spotkania, które były niezwykle intensywne. Dowiedzieliśmy się o wielu problemach, które dotyczą naruszeń praw człowieka w województwie lubuskim, ale także ogólnych warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych. Na stronie rzecznika można się zapoznać z relacjami z poszczególnych spotkań, które organizowaliśmy. Oprócz takich typowych spotkań z organizacjami pozarządowymi mogliśmy odwiedzić Hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, a także cały szereg organizacji, które pomagają osobom wykluczonym, ubogim oraz bezdomnym w Gorzowie. Jesteśmy pod wrażeniem aktywności mieszkańców, zaangażowania w rozwiązywanie spraw lokalnych, także wsparcia ze strony jednostek samorządu terytorialnego, ale także widzimy, ile jest jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o walkę o właściwe standardy ochrony prawa do zdrowia, jeśli chodzi o wsparcie dla osób wykluczonych, jeśli chodzi o wsparcie dla osób biednych, w tym w szczególności dzieci, które często nie mają nawet prawa do odpowiedniego wyżywienia w niektórych miejscowościach. I każde z tych spotkań będzie dla nas inspiracją do dalszych działań, do tego, aby podejmować różnego rodzaju działania zmierzające do rozwiązania problemów z zakresu praw człowieka. Do województwa lubuskiego wrócimy jeszcze raz. 8 października będę chciał wziąć udział w lokalnym kongresie kobiet, który się tutaj odbędzie, ale także będę się chciał spotkać z młodzieżą liceum we Wschowie i poprowadzić zajęcia z zakresu tego, po co jest Konstytucja oraz Trybunał Konstytucyjny.